Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Online. Jeżeli moje obliczenia się zgadzają, to właśnie został nam ostatni odcinek. Ostatnia możliwość, żeby wypełnić challenge od AVP 919, czyli znaleźć, ulepszyć i zabrać do swojego garażu Karina Sultana. Więc oczywiście udajemy się tam, gdzie ostatnio mówiłem, że pojawiają się sultany i gdzie praktycznie w ogóle się nie pojawiały. Inaczej, jakby się pojawił choć jeden, to już bym go zwinął na pewno. Ale dobra, no dajemy się w tym kierunku. No i trudno, ostatni dzień możliwy, żeby go znaleźć. Później niestety challenge failed. Dobra, więc ja sobie ustawię od razu zawczasu zdjęcie Karina Sultana, żebym go na pewno nie przeoczył. Na kompie. Karin Sultan, proszę, enter. I jak to wygląda? No, wygląd jego się nie zmienił do ostatniego czasu. Ale przynajmniej teraz mam pewność, że jeżeli takowego zobaczę, to go nie pominę. Dobra, to trzeba będzie bardziej na północ chyba uderzyć, nie? A póki co same jeepy. Na prawo i na lewo same jeepy, ale wiecie co? Momencik. Podratujmy najpierw troszeczkę delikatnie nasze finanse, co wy na to? Czyli ukradnijmy tego patriota, jeżeli to jest patriota, bo naprawdę w GTA Online bardzo długo nie grałem. Można powiedzieć, że odwlekałem w czasie ten piąty, ostatni odcinek z tym challenge'em. No bo bardzo mi zależy i zależało, i zależy w sumie nadal, żeby go wypełnić należycie. Żeby go znaleźć. No ale jak się nie pojawi, to co ja poradzę? Nie jestem cudotwórcą, nie jestem magikiem, nie wyczaruję go. No ale okej, tutaj Los Santos Customs we wiadomym miejscu, po prawej stronie. Na szczęście żadna nagroda za mnie się nie pojawiła przez tą kradzież. No! Aaaa, no wciśnijcie to! Tak blisko było, żeby bez żadnej rysy dowieźć go i zgarnąć maksymalną pulę, ale nie. A poza tym też widzę dwa pojazdy, które są na czerwono? Co jest nie tak? Ale dobra, to nie policja, więc wrota powinny się otworzyć, no też właśnie. Dobra, może coś tam wysiądzie. No ale może próbować, spoko. Raczej nic mi teraz nie zrobi. No chyba, że on nie jest we władzy Los Santos Customs, a jak ja jestem, że jak już wchodzę, to albo jestem w pojeździe, albo Los Santos Customs musi być nieczynny, żebym ja mógł sobie pobiegać. Może on może wejść po prostu. No jakie by było moje zdziwienie, by teraz podszedł mnie wyrzucił z auta. Ale nie, na szczęście nie. Ej, dobra, 80 tysięcy. Prawie na moim koncie, więc ewentualnie, jeżeli coś się nie uda, to można później coś sobie ładnego kupić, żeby jakoś otrzeć te łzy, które się pojawią po niewykonaniu tego challenge'a. Nie, no oczywiście nie będę płakał. Rzadko mi się to zdarza, no chyba, że w jakimś filmie ginie piesek. No to jak ginie piesek, to ja ryczę jak bóbr. Możesz człowieka ze skóry obdzierać, ale jak ruszasz psa, to coś się dzieje ze mną nie tak. Ale dobra, gdzie jest moja wakka, żeby przypadkiem nikt mnie nie zwinął? Ej, ja potrzebuję tego sportowego samochodu, bo w dalszym ciągu uważam, że Karin Sultan, który jest samochodem sportowym, szybciej pojawi się, kiedy będę też sportowym samochodem, czyli na przykład wakką. Albo w sumie też Elegi RH8 mogłem wziąć z garażu, ale nie. No, skoro że jest wakka, no ona jest szybsza, lepsza, ładniejsza i zdecydowanie droższa. No widzicie, kurde. Nie, to była przesada już. Ło, ej! Pięknie, auto im zadziałało, naprawdę bardzo pięknie. Zamiast złapać kierowcę tego pojazdu, który tam, czerwonego, który tam ucieka. No ale w sumie też ucieka w moim kierunku. Jeszcze go pogonię troszeczkę, to wolał złapać dwóch przechodniów. No ja rozumiem, że to łatwiejszy cel. Ach, dobra, już zostawmy go. Karin Sultan, no mam ostatni odcinek, kurde. Musi mi się udać go gdzieś wypatrzeć. No ale póki co ja widzicie same patrioty, znowu. Wtedy jeszcze wapidy minivany się pojawiały, więc no jeżeli ten samochód również zacznie się tutaj pojawiać, no to będę musiał zmienić miejscówkę. Bo raczej pewnie się okaże wtedy, że moje informacje były błędne i że jednak w tych terenach nie pojawiają się te samochody tak często, jak myślałem. No ale na pewno większa różnorodność będzie na autostradce, więc wjedźmy tylko na dobry pas. No nie, taka ciężaróweczka nie. Taka tym bardziej nie. O, policjanci. Spoko. No, ej, już myślałem, że kolejny, już trzeci w tym odcinku koleś, który podjedzie mi prosto pod koła. I nie wiem, na co oni liczą. Nie, może chcą wyłudzić z odszkodowania jakieś pieniądze, tylko ja jestem biedny jak mysz kościelna. A nie, no w sumie nie jestem. Mam to 80 tysięcy. Nie, ale dobra. Karin Sultan, to przed nami. Może być to.
Nie, zdecydowanie nie. Chyba że ktoś zamontował na swojego Karina syreny. Koguty policyjne. I po prostu robi mnie teraz w konia, ale bardzo wątpię. A nie, to też policjanci, ale już inny rodzaj. Dość bardziej, no powiedzmy, country police. On the countryside. Nie no, wiejskie policjanty. A, naucz się odmianów, to będzie o piątków jak mrówków. Nie, ale dobra, kolejny patriota. Tam kolejny radiowóz przed nami, a ja bym tak zwolnił. W Szwicach mnie zauważyli. Nie no, pędzącego w ich kierunku poszukiwanego pojazdu, no nie zauważyli, ale hamującego za nimi już jak najbardziej. A ci co, kurczę, mountain climbing samochodem? Serio? Do tego się nadają dobre buty i kijek. Zabrany gdzieś w lesie, ale już taki, który leżał na ziemi. Przypadkiem nie wolno urywać z drzew gałęzi. Jest nielegalne. Nie, ale dobra, no kolejny radiowóz. No, już jest lepiej niż te minivany, to na pewno, ale no nie o to chodzi. Zdecydowanie nie o to. Okej, dobra. Zróbmy taki triczek. Skoro już tak jestem po drugiej stronie tej balustrady, no to pojadę się po prostu drugą stroną. I może po tej stronie drogi, może tamto mnie... nie wypatrzy. Jednak wypatrzy. No dobra, to zmieńmy z powrotem. Wprowadźmy delikatne zagmatwanie wśród policjantów. Będzie, jak to pod prąd? Przejedzie normalnie. No ale przecież jecha pod prąd, no nie, na pewno nie. Bo tak komunikaty między nimi by nie wyglądały. Bo halo, halo, orzeł, tutaj gniazdo. Pojazd poszukiwany zbliża się w twoim kierunku z dużą prędkością. Zrób coś, kurde. Ale nie, oni tylko lubią zajeżdżać drogę po prostu. No dobra, no widzicie, ciężaróweczki, patrioty, patrioty i ciężaróweczki. I tak w kółko. No dobra, tamten jest daleko, zwolnijmy. Będę miał większą swobodność w moich poszukiwaniach, ale serio, dwa rodzaje pojazdów. Ciężarówki i jeepy. Sorry, bo już są dwa rodzaje jeepów teraz. I te warte dużo, i te warte troszkę mniej, patrioty. Oh, no dobra. Muzyka trzepie mózg w dalszym ciągu. No... nie wiem, kto chce uniknąć kolizji, zjeżdżając centralnie na samochód jadący z naprzeciwka. Chyba właśnie spotkaliśmy jakiegoś samobójcę, który chciał się mną posłużyć. Ła, wow, w ogóle wyglądał mój przód. No niezbyt dobrze. No okej, okay, policjanci daleko za mną, ale też pewnie zaraz pojawią się przede mną, no bo czemu niby mieliby tego nie zrobić? Skoro mieli to w zwyczaju robić zawsze, praktycznie, no proszę bardzo, jak na życzenie, pojawił się jeden przede mną. No ale dobra, ale serio, zwolnijmy teraz chociażby tą odrobinkę. Ej, oni zawracają na autostradzie? To na to jest paragraf. Można zostać wywalonym z policji, no chyba że jakiś bardzo karkołomny pościg, ej, ło. No dobra, to mnie wypatrzysz? Tak bardzo blisko będę ściany jechał, bardzo, bardzo blisko. Ha! Świetnie. No ale tutaj raczej sułtana nie wyhatrzę. Teraz pytanie, czy ja wrócę jakoś na autostradkę? Ta, na pewno. Co się przeskoczy po prostu. Hop! Ej, nawet... no chciałem powiedzieć, że nawet stylowo, ale niestety uszkodzenia z przodu samochodu spowodowały, że zaryłem właśnie tą częścią. Jakby był dobrze doważony, to pewnie by spadł prosto na kółeczka. No ale dobra. No trasa dobra. Policjantów już nie ma. Więc mogę się swobodnie oddać poszukiwaniom, ale to, że już nie jestem ścigany, w ogóle nie zmieniło asortymentu samochodów, jaki jeździ. Oj, choć moment. Nie, w dalszym ciągu Jeep. No ludzie, znitujcie się, aby wiedzieli. No nawet nie mam wyznaczonego waypointu, po prostu sobie jadę. W ogóle jak tą sytuację na serwerze? Sytuacja na serwerze kiepsko. No ale to znaczy, że powinno mi się więcej samochodów respawnować i to jest w sumie prawda, no bo jest ich dużo. No nie ma sekundy nawet, żebym jakiegoś nie widział, albo nawet pięciu, żebym nie obejmował swoim oczkiem, ale no sułtana nie ma. No jak nie było, tak nie ma. Ach, no dobra, ale gdzieś tutaj się będziemy kręcić. Ej, a może na parkingu? Jeszcze jest No czy wy sobie jaja robicie, no serio? Dokładnie dwa rodzaje samochodów, które jeżdżą na drogach, są też zaparkowane na parkingu. No jakaś różnorodność, Rockstar, what the hell? Co to jest za... Clacking Bell Farms. Ej, Clacking Bell jeszcze funkcjonuje? Oj, przepraszam, zagapiłem się. No ale rozumiem, że bardziej tobie zależy, żeby terminowo dowieźć tą dostawę czegoś, co tam przewoziłeś, niż żeby wyskoczyć do mnie i mnie pobić
albo przynajmniej spisać moją rejestrację, żeby później z ubezpieczalnią nie było problemów. No ale nie. Spójrzcie na różnorodność samochodów. W dalszym ciągu jest, kurde, to samo. No tutaj jak na złość znowu te same dwa jeepy zaparkowane. O, uwaga, wojskowa ciężarówka. I materiały wybuchowe leżące tak sobie po prostu. Moment, a jeżeli wezmę pistolet z tłumikiem. A moment, explosives. Aha, moment, nie, bo to, już, to oczywiście może się równać eksplozji po prostu, jak strzelę. A nie, że kartonik się rozpadnie i znajdę na przykład w środku granat albo bomby przylepne. Więc odjedźmy delikatnie wagą. Mam nadzieję, że ten samochód, ta ciężarówka wojskowa nie eksploduje, rozwalając mnie i mój samochód. Dobra, uwaga. No nie ma żadnego efektu. Najmniejszego. Dobra, no to zbliżmy się i przymierzmy w zawiasy. No dobra, powiedzmy, że ten był rozwalony, teraz ten. Też nic. A może tutaj potrzeba innej broni, na przykład... O, łom! Łom świetnie się nadaje do otwierania kartonów, więc... dobra, czyli tamte materiały wybuchowe też nie dadzą się otworzyć. Dobra, trudno. Chciałem sobie zgarnąć jakieś darmowe materiały wybuchowe, nie udało się, nie jest to możliwe. Jedziemy dalej szukać. Nie, ja w sumie patrzę teraz na zdjęcia tego sułtana i no, nawet nie wygląda źle. No, no dobra, no jak go ładnie stuningować. O, uwaga, nowe samochody. Uwaga, nowe samochody i uwaga, nie są brzydkie. Dobra, ale nie mogę jechać w ten sposób, bo konsola zwietrzy pismo nosem, że szukam jakiegoś konkretnego auta. A skoro sułtan ma wzięcie, no to pewnie specjalnie jego nie będzie mi respawnować. No dobra, teraz wręcz za ładne jeżdżą. Ale nie, uwaga, powracają jeepy. Ej, no cholera, co to był za przebłysk krótki. No ej, dobra. Myślałem, że ładnie teraz wyminę. No, żyletki. Pozostawiając centymetr miejsca między moim samochodem a samochodem jadącym z naprzeciwka, ale nie. Ej, tak zauważyłem, że opisywanie sytuacji, która trwa sekundę, mi zajmuje z 10. I mniej więcej w połowie wypowiedzi już się robi nieaktualna. No kiepski byłby za mnie komentator sportowy. Bo strzela, ale uwaga, zobaczcie, jak ugięła mu się noga i coś tam, a tam już dawno bramka padła. A jeszcze nie skończyłem omawiać poprzedniej kwestii, ale uwaga, inne samochody zaparkowane. A i tak znowu inne. No dobra, jeden rodzaj dojechał. Do tego zestawu, nic więcej. A już w sumie chyba całą górę Chilia dobiegałem dookoła. Ej, niedługo będziemy mijać Fort Zancudo. Ha. Nie, ale dobra, sułtan w dalszym ciągu. Nie chcę się rozkojarzyć teraz, bo choć mam inne challenge jeszcze na liście, jeden z nich właśnie związany z laserem z bazy wojskowej. A polegający na tym, żeby ukraść lasera i rozwalić czołg. Co może być zadaniem trudnym. Nawet bardzo trudnym. Bo po pierwsze czołg może się nie pojawić, a po drugie może mnie po prostu jednym strzałem zestrzelić. I sorry, i nie wierzę temu, co... Po raz pierwszy mówię, że autentycznie nie wierzę temu, co mówicie w komentarzach, że dwa strzały są potrzebne, żeby zestrzelić tą maszynę. No kurde, przepraszam bardzo. Jeden wystarczy, żeby odleciało skrzydełko. A bez skrzydełka, przepraszam bardzo, ale no nie polatamy sobie. Ej, kurczę, już jest. Baza wojskowa. Czyli zrobiłem pełne kółeczko dookoła. Los Santos. Nie, dobra. Powrót, wracamy. Tą samą trasą liczę, że jakieś inne auto się zrespawnują, albo wiecie co, w sumie wiem nawet co zrobimy. Tam widzę przede mną, albo w sumie też tutaj jest, sportowe auto. Zostawmy więc wagę, zwijmy to sportowe, bo to na pewno będzie sportowe, nie? No przynajmniej tak wygląda. No dokładnie. I może teraz, skoro już mam samochód z tego rodzaju, to może już te nie będą mi się pojawiać. A jak już mówiłem, pewnie nie raz, sułtan jest też samochodem sportowym, więc może będzie jakiś inny sportowy zamiennik. Ale moment, słyszałem, chyba to było co? Nie, nie chcę strzelać, że Spice Girls, ale bardzo możliwe. Dobra, no samochód mamy teraz ładny. Już w dobrym stanie. No, krakanie! Wyszło właśnie po raz pierwszy w tym odcinku. Miał być w nienaruszonym stanie, a poza tym kto po kolizji w tył samochodu ginie? No bo tam ktoś zginął w tamtym jeepie. No, ludzie są bardzo wrażliwi i mało trwali się, okazuje. Znaczy, człowiek jest tego kupą mięcha. Mięśnie, kości i wnętrzności. No, jeżeli patrzysz tylko na typowo anatomiczny punkt widzenia, oczywiście dla humanistów ważniejsza jest głowa, a tak właściwie to, co w tej głowie.
No i też nie chodzi mi o sam mózg i zwoje. Ej, dobra, te samochody się nie zmieniły. Moment, czyżby tamten gracz nawet wyszedł? Nie, I'm Mickey X, w dalszym ciągu jest na tym serwerze, gdzieś się kręci. Okej, okay, spoko, fajnie, niech sobie gdzieś zasuwa, ja tylko mam tutaj pewną misję poszukiwawczą. Już od 5 odcinków, ale w sumie prawdziwe poszukiwania dopiero są teraz w drugim odcinku, drugi raz podjęte. To jest specjalnie drugi dedykowany odcinek, tylko i wyłącznie poszukiwaniom. No, ale też dobra, był pierwszy, bo liczyłem, że się szybko uda i będę miał z głowy, jest ostatni, bo to jest ostatnia deska ratunku. Jednocześnie dla mnie. Dobra, ej, widzę jaki zaparkowany samochód. Nawet kilka. No, ale oczywiście, jak na złość, to co mam, plus to co cały czas przejeżdża drogą. Oj, moment, a ten? O, coś... minivan? Czy to jest wapid minivan? Nie, nawet nie chcę tego sprawdzać, ale nie. Dobra, to może ona powie, że pierwsze sójki za morze. Znaczy, no może tutaj już jest jakiś zwiastun większej dywersyfikacji samochodów na drodze? Chciałbym w to wierzyć i wierzę w to bardzo mocno. Ej, dobra, inne. Pojawiają się inne. Uwaga, wypatrujemy sułtana i teraz naprawdę oko jest wytrzeszczone. Maksymalnie, maksymalny wytrzeszcz. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, kurde nic. Dobra, momencik, ale też teraz można patrzeć na parkingi. Bo może jakiś sułtanik jest tam zaparkowany. Dla mnie, specjalnie. Ale okej, okay, a może uda się jakoś w boczny, dajmy czas samochodom na zmianę. No bo to same jeepy, póki co. Ale nie, tutaj mam na myśli, że po tym zakręcie wjechałem jakby bardziej w zamieszkały teren, no i jeepy, 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 jeepy. Albo jepy, jepy, jepy. Ktoś chce się silić na polską wymowę. No chyba, że przez drży. Jak dżem. Jeep. Choć chyba nigdy nawet nie widziałem takiej pisowni tego wyrazu. Nie, dobra. W dalszym ciągu nie sułtany. To też nie jest sułtan, choć wygląda dobrze. O, nie. Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. Ej, 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 ej. Tam są różne samochody. Zajrzyjmy. Sprawdźmy. Nie. I nie. Okej. Dobra, może dalej będę miał szczęście. Ale no, w kółko to powtarzam, bo to naprawdę w większym, największym nawet ze stopni to jest uzależnione od mojego szczęścia po prostu. Bo co ja chcę, na autostradzie jest największa różnorodność samochodów. Więc miejsce wybrałem, no raczej dobre. Chyba, że znacie jakieś konkretne miejsce, gdzie zawsze stoi sułtan. To proszę podzielcie się tą wiedzą w komentarzu, bo mimo tego, nawet jeżeli nie uda mi się go znaleźć w tym piątym, ostatnim odcinku, to później go znajdę, no bo skoro jest wart szukania, to czemu nie? No a poza tym z chęcią się Ratloadera pozbędę z mojego garażu, bo jest kompletnie przydatny. Wręcz można powiedzieć, że szpeci wnętrze mojego garażu. A uwaga, chyba wróciliśmy z powrotem do jeepów. Oj, 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 co to było, co to było, co to było? Moment. Tylne światła. Patrzę teraz na zdjęcia na lapku. No, kurczę, z takiej odległości to ja nie widzę dokładnie, czy to jest to. Nie, raczej na 90% nie, aczkolwiek, żeby mieć 100% pewność. Wsiądźmy. Nie, to jest to samo, dobra, jakby co? Nie, Albany Washington, nie. Już pani oddaję, przepraszam, to była pomyłka. Może pani z powrotem udać się... Tamten? O! O, shit, widzicie to. Jak oni traktują zwłoki. No, myślałem, że... Ej, chyba najechał jej głowę, tak czy tak. No, ten na pewno. Oje, no spójrzcie, co oni wyprawiają. Ej, i czuję się poniekąd sprawcą. Bo to ja ją wyrzuciłem. Moja pomyłka kosztowała ją śmierć. Albo właśnie kosztowała ją życie. I przyprawiła o śmierć. Nie, dobra. Skończmy tą farsę. Znaczy farsę. Tą tragedię uliczną. On co, ma mapę czy chipsy? Chyba mapę. Serio? Kciuk? Co czy nie? No kciuk w górę. Chciałbym. Ej, moment. Uratują ją? Ej, dobra, to ja im pomogę. Nie, serio. Zasłonię drogę na tyle, żeby nikt nie mógł jej teraz potrącić. Nikt. No chyba, że oni lecą tylko... Ej, she's dead. No to let's go home. Ej, no chyba cię porąbało, kolo. Serio, chcesz tutaj przyciskać między
karetkę sanitariuszy, a leżące na jezdni zwłoki. Ej, nie, serio, oni chyba piszą tylko jakiś paragraf teraz. Coś paragraf. Notkę. Że no, to ktoś zginął. Nawet nie wezmą jej na nosze. No dobra, teraz możecie jechać. W sumie, jak nawet oni się nią nie zajmą, to nie ma dla niej ratunku. Bezczeście sobie zwłoki nadal, ale ktoś przyjrze samochodom. Nie, dalej Waszyngtony. Chyba że... Nie no, to też. Nie, to nie był na pewno sułtan. To też na pewno nie był sułtan. No ej, no... Zrób mi miejsce jak jadę, cholera. Ej. Nie no, to to samo w kółko. No ale kształty podobne i teraz mogę się bardzo łatwo dać zmylić. Mogę nawet przejechać z dużą prędkością obok jakiegoś sułtana. A później pluć sobie w brodę. Moment, no to czy przypadkiem sułtanem nie jeździł Michael w singlu? Ej, moment, nie? Nie. Ten też nie? No, to będzie inaczej. W tym odcinku padnie na pewno najwięcej nie... niż w każdym innym. No, więcej niż w każdym innym odcinku, na pewno. Będzie nie, nie ten, nie tamten, nie ten. Tego nie, tamtego nie... Ej, moment. Nie, w dalszym ciągu Waszyngtony. Ej, teraz się zastanawiam, czy jakiegoś Waszyngtona sobie nie wziąć przypadkiem, żeby... Może konsola uzna, że ej, Karin Sultan byłby dla tego pana progresem, a się kurczę wwozi w tym starym, kiepskim autku. Może podrzućmy mu jakiegoś Sultana. Nie, no byłoby fajnie, ale raczej tak właśnie nie będzie. Ej, co, migacie mi światłami? Serio? Policja gdzieś stoi? Łapią na prędkość? Okej, okay, a łapią na jazdę pod prąd i zderzanie się z samochodami? No bo to właśnie robię, ej, dobra. Ej, tu jest w sumie fajny materiał chyba na wyskok. Chyba. Mogę się mylić. No ale takie odbicie. Ej, w sam raz nad mostem. No może nie tu. Może nie konkretnie tak, Piechol. Może nie konkretnie w ten sposób. Ani też nie tak. Proponuję inne podejście do tej sprawy. Czyli dobry rozpęd. Nie uderzenie w żaden kamień. Byłoby, no pięknie. Znaczy, no pięknie w cudzysłowie oczywiście. No wow! To nie było najlepsze z moich lądowań. A w ogóle, ej, nie wiem kiedy nabyłem łom. Ale dobra, no to co, no będę zmuszony ukraść pierwsze lepsze. Oj, stój! A nie, to był Waszyngton, dobra. To też jest Waszyngton. To oni cię przejadą, jestem tego prawie pewien, więc pokryję cię, że tak powiem. Znaczy, no nie dosłownie. Ej, ładnie, parkuj prosto w samochód. A dobra, dasz sobie radę, uciekniesz, nie zginiesz tu. Nie, bo po poprzednich doświadczeniach naprawdę przejmuję się tym, bardzo. Niech ona poleci na pobocze. Dobra, to, że jesteś kobietą, uratowało teraz twoją skórę z kolei. Dobra, uciekła? Uciekła, dobra. Ej, wo-ho-ho-ho-ho-ho! Got me trippin. Tak, tak, jasne. Nie, ten nie, ten nie, ten nie, ten nie. O, i teraz widzę te rodzaje, będą się wczytywać na minie. Dobra, zmieńmy strony. Aha, albo w sumie nie. No dobra, no, ej, jestem sam. Jestem zupełnie, kompletnie sam teraz, więc jeżeli ktoś ma mi przeszkadzać, to tylko ja sam. Inne? Coraz bardziej różne. O, shit! Stój, kurde! No nie! Nie! Kurde, nie wierzę! Daj mi byle co! Nie, moment, to czy to nie był ten sam przypadkiem? Ale to nie jest. To nie jest sułtan, no dokładnie, ale cholera. Ej, Simeon, chcę go dostać. Nie, tu już się inne wczytały, widzę. A wydawało mi się, że tam był sułtan. Ludzie! Give me. Moment, to jest policja, no ja pierdzielę, akurat to mi było teraz najbardziej potrzebne, nie? No najbardziej ze wszystkiego. Nie, to jest w dalszym ciągu to samo. Ale coraz bardziej podobne do sułtana. Tył, zwłaszcza tył, tylne światła. No dobra, no już dajcie spokój, wrzućcie na luz, ja tu tylko szukam odpowiedniego samochodu. No, przyjąłem pewien challenge, który chciałbym bardzo wypełnić. Pło, nawet więcej niż jedno. Te wsiury nie wiedzą, jak się zatrzymywać na autostradzie. Widocznie nie są przyzwyczajeni. Ej, cholera, mam wrażenie, że właśnie, znowu nie zmieniłem stacji radiowej. Dobra, na pewno jest dobrze, okej. Okay. Nie, ale dobra, najpierw musimy spróbować ich zgubić.
No super problemy z podjazdem pod górkę w wykonaniu tego samochodu, więc zjedźmy na dół i uciekajmy normalnie. Ej, a może nie tak normalnie. Dobra, bardzo chcę, żebym uciekał w tą stronę, widzę policjanci, więc ja ucieknę drugą. Chyba, że mnie zablokujecie. Nie, dobra, pobawimy się z nimi troszeczkę. O, właśnie, proszę bardzo, pociąg. To zawsze wprowadzi jakieś zagmatwanie w ich szeregach. Ej, widzę, oni chcą bardziej ten pociąg złapać ode mnie nawet. Ale kiepskie strasznie jest to auto. Dało nawet czas policjantowi, żeby wysiadł i zaczął do mnie strzelać, więc nie. Trzeba będzie go zaraz zmienić. No najlepiej na sułtana by było. Tego nie będę ukrywał. Nie ukrywam tego cały odcinek. No, no, tam się komuś coś na pewno stało. W sumie największa krzywda powinna stać się mi. Bo jeżeli uderzyłem centralnie, frontowo, to jeszcze później ktoś mi w tyłek wjechał. Oczywiście policjant, a któż by inny. Dobra, odbijmy troszeczkę na countryside. Może nie wypuszczą się tutaj za mną. I zaraz zgubimy ten pościg. Dobra, tutaj wjadę? Wjadę, pewnie, że wjadę. Nawet na kółeczka jeszcze spadnę, ale nie wiem, kto mnie teraz kurde wiźnie. Tamci mają tak dobry wzrok? Serio? Kolejny update poszerzył im pole widzenia? Albo też zaniżył moc silników samochodów? No bo widzicie, wcale nie jest aż tak stromo, a tutaj są duże problemy z podjazdem. Ale dobra, mogę chwileczkę poczekać, tylko jeżeli tam, w tym dokładnie momencie, przejeżdża jakiś sułtan. Już powoli odcinek zbliża się do końca. Z grubsza nie było żadnych teleportów na moim liczniku w tym momencie. 27 minut dokładnie wybiło. O, shit! Cofaj się, bo cały ten podjazd pod górkę pójdzie na marne! I poszedł na marne. Super. Ale dobra, przynajmniej teraz mnie ścigają. Jak blisko za mną jesteście? Bardzo blisko. Okej. To skoro ty jesteś tutaj, to znaczy, że nawet tutaj nie mogę się zatrzymać i liczyć, że stracicie zainteresowanie, więc... Ej, dobrze pomyślałeś, tutaj właśnie chciałem zjechać. Tu na sam dół, na samiuszki dół, uderzając o głaz. Znaczy nie, no tego akurat nie było w planach. Ej, dobra, ale może na wstecznym mi się uda? Dobra, wolicie na przednim. Dobra, może być na przednim. Dobra. Daleko za mną? Niezbyt daleko właśnie. No cholera jasna, nie? Ale dobra, ta rzeka już na szczęście wyschła, więc tu się nie utopię. No ale oni też nie i to jest ten ból. No dalej, no podjedź! Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo stromo, ale w sumie no tylko musisz... O właśnie, tak podjechać, nic więcej. Tylko ćwierć sekundy, no pff, ładna. Lata ręka zgarnięta przez policjantów. Czy ułatwi mi tę ucieczkę? Nie, bo ja zgarnąłem głaz z kolei. Dobra, jak stoją, nie mogą skręcać. Ale patrzymy teraz dalej na pojazdy. No w trakcie ucieczki dalej mogę to robić, bo oni tam się zaplątali, no w sumie oprócz tego jednego ostatniego, ale... Może mnie nie dogoni. No hol! No, dobra. Wsteczny? Nie dał rady. Dobra, rzućmy okiem, gdzie miało miejsce. W Grape Seed, a nie, to może być równie dobrze kierunkowsko wskazujący dopiero miejsce, do którego udałbym się jadąc tą trasą. Więc nawet w sumie nie znam miejsca, a nie, znam miejsce. Bolokan, jak? Prairie. A nie, sorry, to jest kurczę nazwa samochodu, ale... Masyw Górski Sanciański. To jest nazwa miejsca właśnie, więc no, okej, okay, no nie jest to miejsce dla mnie szczęśliwe. Ej, ale też w sumie widzę teraz na mapie, że ta droga się kończy. Wow, super. Ja myślałem, że to jest jakaś druga odnoga autostrady czy coś. Ech, no jak widać, nie. Więc zawracamy w te pędy. No jeszcze raz muszę poważnie się przejechać po autostradce. Żeby mieć pewność, że no sułtan nie jest mi pisany po prostu. Że nawet 5 odcinków nie wystarczyło, żeby jakikolwiek się zrespawnował obok mnie. No chyba, że do momentu opublikowania tego odcinka naprawdę w jednym z tych 5 ostatnich odcinków pokażecie mi palcem. Ej, piechol, tu był kurde sułtan. I byłeś ślepy, że go nie zauważyłeś, bo był na przykład tuż pod twoim nosem. Wybrałeś losowy samochód, do którego masz wsiąść, a obok niego stał sułtan. No, pod czymś takim naprawdę już bym chyba przestał szukać jakichkolwiek samochodów.
Ale nie, w sumie nie wiem. Nie mogę tego powiedzieć na 100%, jakbym się dokładnie zachował. Moment, czy was widać, to jest wielka krowa na górnej nitce autostrady. Ej, nie, chyba się nie myliłem, chyba tam faktycznie jest krówka. Aha, ale tylko taka. Delikatny szyld. Ej, ale nie miała wymion, więc równie dobrze mógł być to byk. Kładem? Nie, może nie, po prostu pozwolimy im wysiąść. Dobra, nara! Ale z przeskokiem może. Wprost do dziury, ta ma zamknięta. Pięknie. Ale się schowałem. Ale dobra, w sumie i tak mnie nie widzą teraz. Chyba, że wyjdą i podbiegną, więc dobra, oddalmy się. Może tutaj. No i tak zauważyli. Ej, ale kiedyś się tutaj chowałem. I padł jeden z lepszych dowcipów, moim zdaniem, w całej karierze nagrywania GTA Online. Bo na hasło, kto mnie tutaj znajdzie, pojawiło się ZUS, a po chwili gościu Liam Neeson wcielający się w rolę bardzo poszukiwawczego ojca z Taken. Ścigany? Tak to było? Nie. Taken. Uprowadzona? Bodajże? Nie wiem, jak to przetłumaczyli, ale w każdym razie angielski tytuł to Taken. Film polegający na tym, że ojciec ma swoją córeczkę, która jest oczywiście oczkiem w jego głowie. I kiedy ją porywają, okazuje się, że jego zestaw umiejętności, który posiada, jest bardzo adekwatny do całej sytuacji. I tylko w sumie on, nawet nie Interpol, nie FBI, nie tam inne służby do tego desygnowane, tylko on może odnaleźć tą swoją córkę. No i cały film się wokół tego obraca i film, powiem wam, jest świetny. Zwłaszcza scena telefonu Liama Neesona do jednego z porywaczy. No to zapada w pamięć najbardziej. I will find you and I will kill you. Nie, no, ten tekst naprawdę wyrył mi się w banie, ale Karina Sultana jak nie było, tak, nie ma. Nie, serio, mimo tego, że rozgadałem się na temat filmu delikatnie troszeczkę, to powiedzmy była moja recenzja filmu w skrócie. Tutaj tak Sultana nie ma, nie pojawia się. Patrzyłem dalej moim bacznym okiem, no. Niestety, nie pojawia się. Ani po lewej, ani po prawej. No choć w sumie już różne samochody się pojawiają, no to może jeszcze kawałek, a może tu jest zaparkowany? Nie. Widziałem dużą dupę tego samochodu, wystarczy, żeby określić, że to nie jest Sultan. No dobra, żebym teraz nie wjechał znowu na jakąś zapyziałą uliczkę, więc dobra, tu odbijmy w lewo. I tam gdzieś do głównej drogi się dostaniemy. Tylko w dalszym ciągu na moim zegarku już grubo po tej desygnowanej dobrej długości odcinka, więc poratuję się teraz maleńkim teleporcikiem do autostradki aż i wtedy dopiero objedziemy ją jeszcze raz, ostatni raz. Jeszcze raz, ostatni raz. Nie, aż się rozkaszlałem. Nie, i tam dopiero zobaczymy, czy na pewno ten sultan mi się nie pojawi, a może jednak. Dobra, w każdym razie do zobaczenia za minutkę, albo dwie. Dobra, jesteśmy już i szczerze wam powiem, że jeżdżę tu już naprawdę 10. minutę od momentu teleportu i w dalszym ciągu żaden sultan. Zdążyłem nawet całego papierosa spalić, teraz gram, zresztą nie, no w sumie jest nie całego, zostały jeszcze dwa buchy. Gram teraz dosłownie jedną ręką. Lewy kciuk operuje gałką, a i lewy palec wskazujący jest trzymany na spuście prawym, tam odpowiedzialnym za gaz. Jakimś cudem udaje mi się unikać policji jeszcze w miarę dobrze. Jeszcze nie zginąłem. Nie, ale serio, no niestety trzeba będzie chyba w tym momencie się poddać. Znaczy zaniechać poszukiwań. No już teraz naprawdę ciężko mi będzie znaleźć raz, że sportową furę, bo się okazuje, że to jest kompakt. Dlatego zmieniłem wersję kolorystyczną. Ej, nie Mirror Park. No teraz już musiałem złapać prawym kciukiem prawą gałkę, żeby wybrać dobrze radio. No ale póki co cały czas gramy jednoręcznie. Za pomocą jednej ręki. Nie, dobra, jeszcze nawrócę sobie. Pewnie kawałek przyjadę i zobaczymy, co z tego wyniknie, ale nie chcę złorzeczyć. No inaczej, nie, już trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że nie ma co mydlić sobie oczu teraz niepotrzebnie. No nie udało mi się znaleźć, po prostu. Ale kawałeczek jeszcze przejadę. Kto wie? Kto wie? Naprawdę zazwyczaj jest tak, że kiedy ja się poddaję i mówię challenge failed, albo na przykład szukam sobie tira, i nie mogę go znaleźć. Tira ciężarówki, już teraz wiem, jaka jest różnica. Tir to jest nazwa niepoprawna. Więc nawet jeżeli szukam sobie ciężarówki w całym odcinku i nie ma żadnych, kończę odcinek i nagle pojawia się ich 1000.
Więc może tak samo będzie w tym przypadku. Ale no niestety nie, raczej nie. Zamydliłem sam sobie teraz te oczęta. Ej, ale to przede mną? Co to jest? Banshee? Pozwolisz, że zwinę. I wykonam ostatni obchód właśnie tym pojazdem. Teraz ta kolejna ważna informacja odnośnie sułtana jest czterodrzwiowy. Więc jakby co ty mógłbym też zawęzić swoje pole poszukiwań. Wszystkie dwudrzwiowe samochody z góry odpadają. No dobra, pora zgasić papierosa, bo już robi się teraz szybciej. Potrzebne są dwie sprawne ręce. Aha, i oczywiście teraz Banshee i Gauntlet. Dobra. No teraz akurat ustami skręca. Nie, serio, jakby była kamerka, to ale byście mieli bekę, ale no niestety kamerki nie ma. I raczej nie będzie, więc musicie mi uwierzyć na słowo, ale dobra, już teraz obydwie ręce wchodzą w grę. Albo nawet wchodzą do gry, można powiedzieć. Ale dobra, to nie jest sułtan, to nie jest sułtan, to zdecydowanie nie był sułtan. Nie, to jest dobrze znany Gauntlet. Ale to mi właśnie nie brzmiało. Jak Soul Wax. Nie, można podziwiać tutaj bardzo ładne widoczki, bardzo ładne malownicze chmury. Zaczęło robić się ciemno itd. itp., ale spójrzmy po raz ostatni prawdzie w oczy. No, zatrzymaj się ładnie. Challenge, niestety, ale AVP919 nie udało mi się, więc challenge! Failed, niestety. No, nic na to nie poradzę. Ej, chyba, że tam właśnie przejeżdża. Ale nie, kochani, dobra, no niestety ten challenge się nie udał, ale może uda się następny, więc ja się z wami żegnam w tym momencie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Online. Pozdro, cześć, hej!